Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć. Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 257. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Jeśli myśleliście, że trendy 2023 dobiegły końca, to dzisiejszy odcinek jest dowodem na to, że to było nieprawidłowe założenie. Mogliście pewnie spodziewać się odcinka o modzie, o jedzeniu i o podróżach, bo ta seria miała swoją premierę w zeszłym roku i właśnie te tematy zostały w niej poruszone. I powiem Wam, że od roku chodził za mną dzisiejszy odcinek, ale potrzebowałam trochę czasu, a jako że drugich szans nie było, bo początek roku jest tylko raz w roku, mądrość życiowa na start, to zbierałam się przez cały rok, by zaproponować Wam trendy wellness. I przez jakiś czas myślałam, że zrobię to w tradycyjnej formie, czyli zaproszę do siebie jakiegoś gościa eksperta, ale przez te kilka miesięcy zbudowałam na tyle odwagi, by stworzyć dla Was w tym temacie solówkę. Dlaczego? Dlatego, że szeroko pojęty wellness, który za sekundę postaramy się zdefiniować, bo to też jest osobny wątek, jest tematem, światem, dziedziną, która mnie bardzo, ale to bardzo interesuje i jest też właśnie na tyle szeroka, że mnóstwo treści, którymi ja się otaczam i wiedzy, którą zgłębiam, można zaliczyć właśnie do kategorii wellnessu. Partnerem odcinka jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. A świadoma suplementacja to ważny element dbania o nasz dobrostan. Słuchajcie, dzisiaj trendy wellnessowe, słowo jakże polskie. Poszukałam sobie trochę w internecie, jakie są definicje tego wyrażenia. Wellness w tłumaczeniu z języka oczywiście angielskiego można definiować jako stan dobrego samopoczucia. Dosłownie jest to połączenie dwóch słów, czyli well-being, dobre samopoczucie oraz fitness. I dokładniej to ujmując, chodzi o zdrowy styl życia, który sprzyja doskonałemu samopoczuciu. Brzmi to bardzo utopijnie. Na pewno wellness nie jest dziedziną, która ma na celu doprowadzić nas do jakiejś perfekcji, a dla mnie jest to po prostu zbiór przeróżnych praktyk i wręcz taki styl życia, który pomaga nam żyć lepiej, żyć w subiektywnym dobrostanie, czyli jest tym wszystkim, o czym mówimy w intro tego podcastu, bo to podcast o dobrym życiu i o celebracji codzienności. Warto podkreślić, że wellness w praktyce będzie dla każdego oznaczał coś zupełnie innego. Powtórzę się może, ale dla mnie to są właśnie praktyki, które pomagają nam żyć w zdrowiu, żyć w szczęściu. Jest to taki szeroko pojęty self-care. Słuchajcie, ten odcinek powstał na podstawie kilku czynników. Po pierwsze, jest to moja bardzo, bardzo subiektywna obserwacja. Każdy z nas jest w jakiejś bańce informacyjnej. Ja też otaczam się konkretnymi treściami i twórcami, czytam artykuły, słucham podcastów, czytam książki i w ramach tego stworzyłam listę takich przemyśleń, takich wytycznych właśnie trendów i tendencji, które moim zdaniem się powtarzają i są wiodące, ale jestem przekonana, że osoba, która jest w innej bańce, czyli tak naprawdę każdy ma taką swoją indywidualną bańkę, mogłaby powiedzieć, że te trendy są zupełnie inne, ale jednocześnie, żeby odrobinę tej obiektywnej soczewki tutaj przemycić, zrobiłam research, przeczytałam sporo artykułów,
z bardzo, bardzo różnych źródeł, po to, żeby przybliżyć sobie takie ogólne, światowe tendencje wellnessowe, zobaczyć, co się pokrywa, i tym samym przygotowałam dla Was taką listę trochę miszmaszową, tak jak powiedziałam, na pewno mocno subiektywną, ale starałam się spojrzeć na to nieco szerzej i popatrzeć rzeczywiście, co tam jest prognozowane. Też warto podkreślić to, słuchajcie, że to, co dzieje się w Polsce, nie zawsze jest odzwierciedleniem tych trendów globalnych. Bardzo często te raporty czy artykuły dotyczą rynku amerykańskiego, czasami rynku brytyjskiego. Polska ma to do siebie i to nie jest żaden przytyk, jest to po prostu fakt, że przejmuje pewne większość tendencji z pewnym opóźnieniem. Także to nie oznacza, że u nas pojawią się te wszystkie nowości w najbliższym czasie, ale pomyślałam, że tak samo jak w przypadku odcinka o podróżach, to fajnie będzie trochę się poinspirować właśnie na taką skalę światową i stać się wspólnie takimi pionierami tych nowości wellnessowych. Trendów na rok 2023 jest naprawdę cała masa. Niektóre z nich powtarzają się, są kontynuacją tego, co działo się w ostatnich latach, bo też rzadko kiedy jest tak, że jakiś trend pojawia się dosłownie z kosmosu. Co ciekawe, ale i zrozumiałe, pewne trendy będą sobie wzajemnie przeczyć, ale to zaraz zobaczymy. I ja tak sobie zaprojektowałam ten odcinek, żeby najpierw powiedzieć Wam o takich ogólnych motywach przewodnich, które ja dostrzegam, a potem stworzyłam listę kilkunastu trendów. Myślałam o tym, żeby je jakoś logicznie połączyć, ale jak sami zobaczycie, one są tak chaotyczne, tak różne, tak ciekawe i tak jednocześnie ze sobą powiązane w przeróżny, dziwny sposób, że stwierdziłam, że po prostu wrzucam je i będę Wam je przedstawiać jako po prostu takie ciekawostki. No dobra, słuchajcie, zaczynamy. Tak jak zapowiedziałam, motywy przewodnie. Motywem przewodnim, który bardzo dostrzegam w przeróżnych dziedzinach, w przeróżnych branżach, i też możemy to powiedzieć na przykład w kontekście podróży. Polecam Wam bardzo odcinek z Kasią Ciejką. Jest moim zdaniem mega ciekawy i inspirujący. A mowa tutaj o personalizacji. To jest trend, który bardzo mnie cieszy, bo my jako społeczeństwo zaczynamy widzieć, że nie ma zero-jedynkowych rozwiązań, że nie ma gotowych planów ćwiczeniowych, dietetycznych, nie wiem, suplementacyjnych, które sprawdzą się dla każdej osoby, dla każdego ciała, każdej płci, w każdym wieku i na każdym etapie życia, na każdej szerokości geograficznej. Także producenci branży wellness zaczynają dostrzegać, że konsument, świadomy konsument potrzebuje produktów szytych na miarę. Także możemy obserwować coraz więcej produktów właśnie customizowanych, personalizowanych, coraz więcej quizów, badań i na podstawie tego przygotowywane są dla nas receptury produktów czy gotowe plany, protokoły właśnie pod nasze wyniki, pod nasze preferencje. I to oczywiście mogą być kwestie bardzo specjalistyczne, typu, nie wiem, badania DNA czy badania mikrobiomu. Może być to coś nieco bardziej trywialnego, na przykład szampon specjalnie przygotowany dla nas, albo nawet, nie wiem, praktyka jogi dopasowana do naszego nastroju i tego, ile mamy czasu. Także moim zdaniem to jest ekstra. Widzimy zarówno my, jak i producenci, że ciało, umysł i duch są połączone. Dostrzegamy, że każde ciało, każdy organizm jest inny i też dodam, że w ramach tej personalizacji super, że zwracamy uwagę na lokalność i właśnie na to, że nie ma uniwersalnych zasad dla osoby mieszkającej w każdym miejscu na świecie. Także bierzemy pod uwagę cykle w przyrodzie, czyli pory roku, temperaturę, to jaki mamy styl życia i dla mnie to, że ta lokalność wybrzmiewa, to też jest super i jest połączone z utrzymującym się od lat trendem na
sustainability, czyli na zrównoważony rozwój, o czym powiem na samym końcu, jeszcze Wam przemycając jedną ciekawostkę. Druga tendencja, którą zaobserwowałam, to jest połączenie powrotu do korzeni z najnowszymi technologiami. Uwielbiam te tendencje. W ogóle jestem dosyć entuzjastycznie nastawiona do tych trendów, powiem Wam tak między zdaniami. W tej tendencji chodzi o to, że my równolegle czerpiemy ze wschodu, ale też z mądrości naszych przodków, jak i z najnowszych odkryć nauki. I spełni się tutaj moje marzenie, bo ja wielokrotnie powtarzałam, że chciałabym, żeby te pozornie przeciwstawne światy w końcu się połączyły. Chociaż to nawet nie jest kwestia tego, że te światy są wrogo do siebie nastawione, tylko my jako konsumenci czujemy się często przytłoczeni tym, że musimy wybrać, jak mamy to wszystko połączyć, więc łatwiej jest nam wybrać coś skrajnego, coś pojedynczego. Ale te rozwiązania w wellnessie, które widzimy obecnie, pokazują, że my możemy wykorzystywać naprawdę najnowsze technologie, właśnie specjalistyczne badania i właśnie boostować tymi nowinkami technologicznymi to, co już wiemy od lat dzięki medycynie wschodu, dzięki ziołolecznictwu i takim rozwiązaniom typowo prostym i nazwałabym je analogowymi, bo odkrywamy, że w tych mądrościach, które mają często setki, żeby nie powiedzieć tysiące lat, naprawdę jest masa mądrości, prawdy i są one skuteczne. Także super tendencja i zaraz Wam będę dawała przykłady. I takim trzecim motywem wiodącym to jest też coś, co jest z nami od dłuższego czasu, ale wydaje mi się, że teraz nabierze trochę innego toru, żeby nie powiedzieć innego tempa. Chodzi o całą fascynację długowiecznością i biohackingiem, obsesja młodości, sprawności, dbania o nasz mózg, ale z tego, co możemy zaobserwować, zaczynamy w tym wszystkim trochę zwalniać. Oczywiście trend slow też jest z nami od dawna, ale wydaje mi się, że właśnie ten wspomniany wcześniej biohacking i ta obsesja na punkcie longevity, tak, czyli długiego życia, był takim mocno ekstremalny i brzmiał jak taki reżim, który wprowadzamy do naszego życia. Natomiast teraz zaczynamy skupiać się bardziej na uważności i na regeneracji, na odpoczynku i wokół tego będzie bardzo dużo tych trendzików, o których Wam zaraz opowiem. I w sumie możemy płynnie sobie do tego przejść, bo pierwszy trend jest stricte związany właśnie z tym zwolnieniem i z tym odpoczywaniem, bo chodzi tutaj o sen. To, że sen jest ważny, to, że zaczynamy mieć też właśnie małego bzika na punkcie snu, ja nawet chyba dzisiaj rano widziałam na YouTubie reklamę jakiegoś bardzo mainstreamowego suplementu, który promował to, że dzięki temu będziesz wyspany, a wyspane osoby są najfajniejsze. Także ewidentnie to wchodzi właśnie do takiego masowego przekazu, co jest wspaniałe, bo naprawdę uważam, że jeżeli mielibyśmy robić jedną rzecz lepiej, to lepiej spać. Ale konkretnym trendem, o którym chcę powiedzieć, który pokazał się prawie w każdym, chyba nawet w każdym artykule, który czytałam, to jest analiza snu, to często jest po angielsku nazywane sleep syncing. I tutaj mamy przeróżne takie mikro trendziki, czyli to, żeby kupować dobry materac, to, żeby wyciemniać naszą sypialnię, to, żeby mieć odpowiednią temperaturę w sypialni. Mówiłyśmy o tym z Kasią, zaczynamy budować hotele, które są specjalnie zaprojektowane pod sen. W samym tym sleep syncing, czyli też takiej tej synchronizacji snu, chodzi o to, żeby wstawać ze wschodem słońca, kłaść się spać z zachodem słońca, oczywiście w ramach możliwości, albo przynajmniej przez cały rok o podobnych porach, bo uczymy się coraz więcej o rytmie dobowym i o tym, że wtedy nasze ciało funkcjonuje i regeneruje się najlepiej. I na przykład takim gadżetem, który też fajnie nawiązuje do tych nowych technologii, jest taki pierścionek Oura Ring, który robi się bardzo popularny, który analizuje nam nasz sen. No i tutaj oczywiście zapala się lampka w mojej głowie wyczulonej na punkcie różnych obsesyjnych tendencji, że tak jak liczymy kroki, to teraz stresujemy się, czy dobrze się regenerujemy podczas snu, no więc
to, że się stresujemy i że chcemy tak dobrze spać, sprawia, że nie śpimy wcale tak dobrze. Więc warto w tym wszystkim mieć oczywiście trochę dystansu, zdrowego rozsądku. Ja żadnych gadżetów do pomiaru snu nie mam. Myślę, że najlepszym miernikiem tego jest nasze samopoczucie i też obserwacje po jakimś czasie, kiedy śpimy dobrze. Powiem Wam, że ja naprawdę staram się teraz bardzo higienicznie żyć i chodzić spać o 22.30, najpóźniej 23.00. Wstaję o 7.30, jestem mega wypoczęta, nie biorę żadnych drzemek, ale naprawdę sen to życie i tyle chciałam Wam, moi mili, powiedzieć. I takim fajnym trendem, mikrotrendem związanym ze snem, który obserwuję, to jest mouth taping, czyli taśmowanie ust, zaklejanie ust. No nie jakąś bezczelną taśmą klejącą, tylko do tego są takie specjalne taśmy odpowiednie dla tej wrażliwej skóry. Ale to jest moim zdaniem bardzo fajny trend. Chodzi o to, żeby spać z zaklejoną buzią. To może brzmieć trochę przerażająco, bo nie chcemy się w nocy udusić. Ale na szczęście ta taśma jest bezpieczna i nic nam nie będzie, więc nie martwcie się. Ale o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby oddychać nosem. I też podcastów o oddechu było kilka. Wiemy, że oddech nosem jest najzdrowszy, nie powinniśmy oddychać ustami, no a niestety podczas snu ciężko jest nam nad tym zapanować i to, że oddychamy ustami, wynika z przeróżnych czynników, a efektem jest to, że wysypiamy się gorzej i chrapiemy, więc mamy tutaj czynnik zarówno zdrowotny, jak i czynnik pod tytułem nie zatruwamy życia ludziom wokół nas. Także ja na pewno będę sobie coś takiego sprawiać, bo zdarza mi się spać z otwartymi ustami i chciałabym nad tym popracować. Dodam jeszcze taki trend, który mocno wynika z tego, co powiedziałam we wstępie, czyli właśnie fokus na odpoczynek w sporcie. Dużo mówi się właśnie o tak zwanym recovery i do takiej opozycji do wiecznego ciśnięcia i uważam, że to jest bardzo fajna tendencja i istnieje dużo pochodnych trendów, które wspierają nas w tym, żeby się lepiej regenerować. Oczywiście sen tutaj pięknie do tego nawiązuje, ale kolejny trend jest moim zdaniem takim totalnym wellnessowym hitem i chodzi tutaj o saunę pod czerwoną i terapię zimnem. To są tak naprawdę dwa osobne trendy. Ja zaobserwowałam u wielu osób, szczególnie z Kalifornii, ze świata wellness, które ja obserwuję, że jest totalny szał na saunę pod czerwoną, a w szczególności na domową saunę pod czerwoną, co szczególnie miało taki swój boom z uwagi na zamknięcia lockdownowe. Także to nie jest taki nowy trend, ale u nas absolutnie jestem przekonana, że nikt o tym nie słyszał. W Polsce jest bardzo mało informacji na ten temat, także ja nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak sobie to rozkwita u nas. Pomyślałam, że powiem Wam kilka słów o saunie podczerwonej, bo jest to mega ciekawe zjawisko. To jest sauna infrared, tak jak powiedziałam, i energia cieplna jest wytwarzana przez promienie podczerwone. One są też w medycynie od lat wykorzystywane w leczeniu bólu, stanów zapalnych czy pourazowych i co ciekawe, w saunie na podczerwień podgrzaniu nie ulega powietrze, a jedynie ludzkie ciało i te promienie wnikają głęboko pod skórę człowieka, przez co działają wyjątkowo intensywnie, bo to jest nawet do 3-4 cm. I promieniowanie podczerwone sprzyja leczeniu, słuchajcie, między innymi zwyrodnienia stawów i rwy kulszowej. Regularne zabiegi pomagają załagodzić bóle kręgosłupa, stawów, nerwobóle, poprawiają krążenie krwi, łagodzą skutki stresu, takie jak zmęczenie czy napięcie nerwowe, więc to brzmi naprawdę jak remedium na całe zło tego świata. To jest bardzo dobry sposób na regenerację mięśni po wysiłku, więc tutaj potwierdzamy moją teorię trendową, poprawę stanów pourazowych, narządów ruchu, polepszenie kondycji skóry. Działa też dobrze na nasz metabolizm i pomaga zwalczać celulit. Nie możemy zapomnieć o usuwaniu toksyn z organizmu. Jeszcze, gdyby tego było mało, to sauna na podczerwień działa wspomagająco przy infekcjach dróg oddechowych, w szczególności przy zapaleniu zatok, także tych zastosowań jest bardzo dużo. No a według mojej obserwacji, to w Stanach Zjednoczonych sauna podczerwona, sauna infrared domowa, czyli taki kaftan albo taki namiocik, naprawdę bije rekordy popularności. No i wraz z tym naszym naświetlaniem nadal bardzo dobrze ma się trend
terapii zimnym i on też ma różne formy. Możemy oczywiście sobie tradycyjnie morsować, możemy wskakiwać do beczek z lodem i tutaj też tendencja do tego, żeby mieć coś takiego potencjalnie w domu. Nie wiem, na ile to, co mówię, jest abstrakcyjne na nasze warunki, ale po prostu dzielę się dalej tym, co sobie poobserwowałam. Fajną opcją, taką niewymagającą zbyt wiele, opcją domową i nawet opcją oszczędną, słuchajcie, bo zarówno oszczędzamy na ogrzewaniu, jak i oszczędzamy na wodzie, bo na pewno nie będziemy długo pod takim prysznicem stać, to są bardzo zimne prysznice poranne. Lista benefitów jest bardzo długa. Mnie nadal nie przekonała, ale uważam, że to jest jedna z tych rzeczy, które będą do mnie docierały po prostu stopniowo, ponieważ ja nie cierpię zimna, więc to aktywuje u mnie bardzo dużo blokad. Jednak parę razy spróbowałam wziąć sobie taki prysznic. Tam jest jakaś rekomendacja, to było, nie wiem, 2 minuty. Dla mnie 30 sekund to jest już katorga. Ale to naprawdę działa jak podwójne espresso. Działa mega dobrze antystresowo. Resetuje nasz organizm. Po prostu wprowadza nas trochę w taki stan stresu, tego pozytywnego, tego stanu przetrwania, kiedy my no właśnie, po prostu wybijamy się z jakiegoś takiego naszego porannego letargu czy natłoku myśli. Naprawdę świetna sprawa w teorii, więc myślę, że warto spróbować. Mówiłam o regeneracji, ale oczywiście w świecie wellnessu fitness, który się okazuje stanowi część tego całego świadka, też ma swoją rolę i nie zapominamy o tym, że aktywność fizyczna i treningi są bardzo, bardzo ważne. No i teraz treningi, które będą wiodły prym w najbliższym czasie, to są treningi siłowe. Odchodzimy, słuchajcie, od cardio. Jednocześnie odchodzimy też od takich ćwiczeń low impact, typu yoga, chociaż yoga jodzenie równa, czy spacery. Nie całkowicie, bo to są bardzo ważne i wnoszące, zdrowe workouty, ale to nie wystarcza. Mówi się coraz więcej o tym, że treningi siłowe są niezbędne do tego, żeby prowadzić zdrowe i długie życie. I nawet jak zapytałam Karo Domarańczyk, osteopatkę i lekarkę medycyny funkcjonalnej, o to, jaką jedną praktykę zostawiłaby, tudzież wprowadziła do swojej codzienności, to powiedziała właśnie treningi siłowe, bo badania naukowe wskazują, że ćwiczeniami siłowymi można spowolnić procesy starzenia. Pomagają one naszemu mózgowi, pomagają zmniejszyć ryzyko wielu chorób przewlekłych, także są korzystne dla mózgu, dla funkcji poznawczych mózgu, regulują gospodarkę cukrową, działają przeciwzapalnie, wspierają kości i wiele, wiele innych. I British Journal of Sports Medicine opublikował, że właśnie wszelkiego rodzaju treningi wzmacniające mięśnie mogą zredukować ryzyko śmierci o od 10 do 17%. Brzmi to moim zdaniem, moi drodzy, nieźle. Zostajemy jeszcze na moment w świecie ćwiczeń i workoutów, bo tendencją, która pojawiła się według mojego researchu wielokrotnie, będą mini workouty i mini medytacje, czyli less is more, ale bądźmy systematyczni. Ja uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Często ciężko jest nam się zmusić czy zmotywować do wprowadzenia do życia jakiejś nowej praktyki, czy to będzie właśnie medytacja, czy jakiś rodzaj ćwiczenia, ale jeżeli wiemy, że zajmie nam to 5 minut, no to umówmy się, każdy ma 5 minut. W takiej sytuacji po prostu ciężko nam o wymówkę. I to jest trend, który powstał w dobie mediów społecznościowych, szczególnie jakby pod wpływem TikToka, który jest królem wszelkiego rodzaju instant komunikatów. My też niestety jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko dzieje się szybko, sprawnie, chcemy szybkich, sprawnych efektów. No wiadomo, ciężko jest z takim nastawieniem w naszym świecie, ale uważam, że akurat małe ćwiczenia czy małe medytacje to już jest bardzo, bardzo dużo, bo to jest taki mały pierwszy krok ku zmianie, coś co pomoże nam wprowadzić daną praktykę w nawyk. I to jest bardzo fajne, bo mamy do wyboru przeróżne ćwiczenia, czy to będzie
nie wiem, poranny taniec, czy pompki w trakcie lunchu, czy właśnie chociażby minuta medytacji, to ja myślę, że taki trend to będzie absolutny hit i mam nadzieję, że za rok o tej porze wszyscy będziemy mogli powiedzieć, że codziennie ćwiczymy i medytujemy. Powiedziałam, że ten nasz trend zdrowego, długiego życia zwalnia i taką ogromną tendencją, którą widzimy, jest promowanie bycia w naturze, promowanie bycia offline. Coraz więcej mówi się o szkodliwości mediów społecznościowych, o praktyce uważności, o łączeniu się z naturą. Także wydaje mi się, że to jest taki fajny trend, który możemy sobie obserwować. I właśnie z tym połączeniem z naturą związany jest kolejny ogromny, ogromny, ogromny trend i jest to trend medycyny z roślin, tak zwanego plant medicine, i tutaj dzieje się, słuchajcie, naprawdę dużo. My już od jakiegoś czasu obserwujemy ogromną fascynację światem grzybów. Suplementy czy też adaptogeny, suplementy z dodatkiem adaptogenów podbijają rynek. Tutaj mówimy na przykład o takich substancjach, składnikach jak chaga, lion's mane czy reishi. I tutaj to już się pojawia nawet w naszym polskim mainstreamie, czy właśnie w suplach, czy w kosmetykach. My nadal będziemy te grzyby stosować. To jest super też w kontekście właśnie powrotu do korzeni, tego, że te rośliny były stosowane od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Tutaj znowu chodzi o systematyczność, o małe ilości, ale o regularność, także my będziemy dalej te grzyby sobie jeść. No właśnie, ale to brzmi trochę dwuznacznie, bo jednocześnie w tym trendzie jedzenia roślin, które ulepszają nasze funkcjonowanie, to jak działa nasz organizm, to jak się czujemy, bo też warto podkreślić wpływ właśnie grzybów adaptogennych przede wszystkim na to, żeby wyciszyć nasz organizm albo promować skupienie. To jest też mega ciekawe, polecam sobie o tym więcej poczytać. To równolegle rozwija się też na świecie przynajmniej ogromny trend na psychodeliki, ogromny trend na microdosing, tak, czyli mikrodozowanie substancji psychodelicznych. Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o trendzie wellnessowym, to chodzi o microdosing pod okiem specjalisty. Mamy też coraz więcej, o czym też mówiłyśmy z Kasią w odcinku o podróżach, wyjazdów zorganizowanych właśnie pod kątem różnych rytuałów z psychodelikami. I tutaj też mamy bardzo fajny odnośnik do tych tradycji niezachodnich, czyli na przykład do tradycji ayahuaski z Ameryki Południowej i wielu, wielu innych. Warto dodać, że tego rodzaju wydarzenia i tego rodzaju substancje są na ten moment nielegalne u nas, są nielegalne w większości miejsc na świecie, więc myślę, że trochę trzeba będzie poczekać, aż będziemy mogli skorzystać z jakiejś takiej, z takiego leczenia właśnie microdosingiem, substancjami psychodelicznymi, czy też pojechać na warsztat, w którym takiego rodzaju rytuały będą odprawiane. I takimi popularnymi substancjami, które ja teraz obserwuję wśród osób, których słucham, których czytam, to są na pewno grzyby halucynogenne i psylocybin, czyli psylocybina. W świecie jedzenia, no bo można powiedzieć, że te adaptogeny czy grzybki, no to jednak jest jakaś forma jedzenia. Oczywiście jak zawsze dzieje się bardzo dużo i tak jak powiedziałam we wstępie, fajnie, że po pierwsze personalizujemy, dopasowujemy do naszych potrzeb, do naszej szerokości geograficznej. Jednocześnie inspirujemy się tym, co wiemy już od tysięcy lat dzięki ajurwedzie czy medycynie chińskiej. Ja też głęboko wierzę, że my zaczynamy, nie wiem czy powoli, czy szybko, czasami wiecie, już sama wątpię właśnie, to jest moje bańkowe, ale zaczynamy rozumieć, że jeżeli coś jest sezonowe, lokalne i w większości oparte na roślinach, to jest dla nas najzdrowsze i wszelkiego rodzaju eksperci, pokuszę się o stwierdzenie, że promują dietę w znacznej, znacznej większości plant-based, ale ja widzę pewną tendencję, że po wielu latach takiego szału na skrajny weganizm i jednocześnie kontrastujące diety, nie wiem, paleo, keto, carnivore, zaczynamy szukać takiego rozwiązania pośrodku, czyli właśnie mamy dietę opartą o rośliny,
ale wzbogaconą o superfoodsy zwierzęce. I to jest taki boom, który ja od kilku lat bardzo obserwuję w Kalifornii. Widzimy to już powoli u nas. Mam tutaj na myśli rybi kolagen na przykład. Rosół na kościach, tak zwany bone broth, który w wielu miejscach właśnie w Kalifornii, gdzie ten wellness po prostu kwitnie, można sobie kupować do swojego kubeczka tak zamiast porannej kawy, bo to jest naprawdę wielki szał. Czy podroby, tak, tutaj jakieś wątróbki serca. To naprawdę mocno, mocno wybrzmiewa i pojawia się w tendencjach wellnessowych. Zobaczymy, jak to się u nas przyjmie. No jak wiecie, ja produkty zwierzęce, te mięsne, wykluczyłam już dawno ze swojego życia. Niemniej uważam, że taka tendencja diety w 90% opartej na roślinie to i tak jest wow. Gdybyśmy wszyscy żyli w ten sposób, to naprawdę byśmy byli zdrowi i świat by nam za to oraz zwierzęta podziękowali. Bardzo fajną tendencją, którą obserwujemy, jak chciałam powiedzieć, że plagę, ale plaga ma wydźwięk negatywny, więc obserwujemy po prostu jak grzyby wspomniane wcześniej po deszczu, to jest taki cały ruch sober curious, czyli trzeźwość ciekawa. Oczywiście to jest moje tłumaczenie spontaniczne w tej sekundzie, nie przygotowałam się z dobrej tutaj translacji, więc jest to eksperymentowanie z abstynencją. To jest taki trend niepicia alkoholu. Co ciekawe, to już wiemy od zeszłorocznych trendów jedzeniowych, że pojawia się na rynku coraz więcej produktów z kategorii niealkoholi, czy też napojów udających alkohole. Tutaj mamy coraz lepszą ofertę piw bezalkoholowych, które akurat u nas mają się świetnie, też sprzedają się świetnie, z tego co wiem. Mamy wina bezalkoholowe, pojawiają się mocniejsze niealkohole. I tutaj fajne jest to, że to nie jest produkt dedykowany już tylko kierowcom i kobietom w ciąży, czy też, nie wiem, dzieciom, tylko osobom, które po prostu z jakiegoś powodu nie chcą pić. I fajne jest to, że mamy coraz większą normalizację tego, że ktoś dzisiaj nie pije na tej imprezie, na tym wieczorku, ale w tym trendzie chodzi o to, że my po prostu do odwołania stwierdzamy, że nie będziemy pili i obserwujemy to, co dzieje się w naszym organizmie, jak zmienia się nasze samopoczucie. Wydaje mi się, że ten trend jest związany ze zwiększoną świadomością uzależnień i tego, jak destrukcyjnie wpływa na nas alkohol. To idzie mocno w kontrze z tym, że chcemy żyć długo i szczęśliwie, że chcemy być połączeni z naturą, że chcemy być uważni. Polecam podcast Huberman Lab, dwugodzinny podcast o alkoholu, który odpowiada na wszystkie pytania a propos alkoholu i ja lubię o tym informować, bo ja uważam, że wiecie, wszystko jest dla ludzi, ale my musimy przestać jako społeczeństwo mówić sobie, że picie jest neutralne. Nie, jakby picie jest złe. To jest tak samo jak palenie papierosów, to jest tak samo jak jedzenie chipsów, to jest tak samo jak pójście do maka. To może być przyjemne i to nas jakby jednorazowo, raz na jakiś czas nie zabije, ale za każdym razem w jakiś sposób nam szkodzi, zatruwa nasz organizm. Więc nie róbmy z tego czegoś, co jest normą i bądźmy świadomi, że za każdym razem, kiedy pijemy alkohol, okej, mamy z tego przyjemność, ale ma to też ogromne konsekwencje na nasz organizm i uważam, że fajne jest to, że taki ruch Sober Curious właśnie nam odnormalizowuje picie. Natomiast ja osobiście jestem zazwyczaj przeciwna takiemu definiowaniu się, że nie wiem, ja teraz nie piję i kropka, bo czasami mam wrażenie, że takie kategoryczne wykluczanie produktów czy właśnie etykietowanie siebie może wprowadzać trochę taki autoreżim, który naprawdę w tym świecie zasad i ciśnięcia nie jest nam moim zdaniem potrzebny. No i to właśnie nasze niepicie pięknie łączy się z dużym, dużym trendem w świecie wellness, czyli dużej świadomości zdrowia naszych jelit, tego, że już od lat mówimy, że jelita to drugi mózg. No i w ogóle mamy ogromną taką zajawę na jelita i na mózg, ale z moich obserwacji coraz bardziej popularne będzie robienie indywidualnych badań mikrobiomu. Ja takie badanie zrobiłam i bardzo polecam. Do tego jest nam dobierana indywidualna, spersonalizowana probiotykoterapia. I to też nam w fajny sposób podkreśla to, że mamy łączenie najnowszych technologii właśnie z tą personalizacją, a jednocześnie takie zaczynanie właśnie od podstaw, czyli to, żeby nasza jelitka
były zdrowe. I tutaj dodam jeszcze od siebie, że moim zdaniem też szałem będą domowe badania. To już się rozrasta i robi się coraz bardziej popularne w Polsce, ale my jednak wybieramy wygodę, wybieramy właśnie takie doświadczenia szyte pod nas i wydaje mi się, że przyjazd pielęgniarki do domu to jest super rozwiązanie. Zbliżamy się, słuchajcie, powoli do końca i mam jeszcze dla Was dwa takie ciekawe trendy i dwie, można powiedzieć, takie rozkminki. Więc takim trendem w świecie samorozwoju i dbania o siebie, głównie jeśli chodzi o naszą psychikę, zaobserwowałam właśnie wśród osób, które ja śledzę, takie coś, co nazywa się EMDR, EMDR, czyli Eye Movement Desensitization and Reprocessing. To jest technika terapii, która wykorzystuje bodźce sensoryczne, takie jak na przykład ruchy oczu, aby pomóc pacjentom cierpiącym na PTSD, lęk napadowy czy chroniczny ból. I EMDR opiera się na kilku teoriach psychoterapii, w tym na koncepcjach terapii poznawczo-behawioralnej. Generalnie techniki EMDR służą do odblokowania procesów emocjonalnych, które zostały zamrożone poprzez doznanie traumy lub chorobę. Uważam, że to jest mega ciekawe i tak rokuję, że z czasem to będzie też oferowane w języku polskim w różnych placówkach i będzie się o tym mówiło po prostu coraz więcej. Postanowiłam dodać jeszcze taki trend, który pojawił się w chyba dwóch z artykułów, które czytałam. Ja o nim wcześniej nie słyszałam, ale jest całkiem uroczy, bo to się nazywa sense hacking, czyli hakowanie zmysłów. Chodzi o to, żeby angażować nasze zmysły w codziennym życiu. I tutaj możemy obserwować popularność takich produktów jak właśnie dyfuzory do olejków eterycznych i w ogóle stosowanie olejków eterycznych, czy też świeczki, spreje do poduszek, bardziej świadome używanie kolorów w naszym otoczeniu i to wszystko po to, żeby pobudzić naszą kreatywność, żeby nas w ogóle utrzymać w lepszym humorze albo właśnie, żeby nas wyciszyć. Także znowu takie doświadczenie bardzo customowe po to, żeby każdy mógł sobie stworzyć idealne otoczenie pod to, jak chce się czuć. I jeszcze jako ciekawostkę dodam, że więcej mówi się o tak zwanym projektowaniu biofilicznym, czyli projektowaniu przestrzeni, projektowaniu wnętrz poprzez tworzenie takiego zdrowego, zrównoważonego i pięknego środowiska, poprzez wprowadzanie natury do naszej przestrzeni i sprawianie, że my, pomimo że jesteśmy w domu, w mieszkaniu, czujemy, że jesteśmy częścią tego ekosystemu, częścią naszej planety. Uważam, że super i bardzo się cieszę, że będziemy w tę stronę szli. Powiedziałam Wam na początku, że trend sustainability, zrównoważonego rozwoju i tutaj rozumianego w przeróżny sposób, zarówno jeżeli mówimy o dobru naszej planety, ale też ekologii dla zdrowia, czyli nietoksyczności produktów, to bardzo ciekawą tendencją, o której przeczytałam, jest też to, że wraz ze świadomością konsumencką my będziemy mieli coraz niższą tolerancję na greenwashing, że producenci będą musieli być bardziej transparentni i bardziej przykładać się do jakościowego spełnienia swoich postanowień, bo zwykłe komunikaty pod tytułem tak naturalny, czy jestem zielony, czy nie ma planety B, po prostu przestaną nam wystarczać i nie będziemy ufać takim produktom. Ja uważam, że to jest ekstra. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest coś, w czym ja też pokładam duże nadzieje, a mianowicie to, że wszelkiego rodzaju wellnessowe praktyki, akcesoria i cały ten styl życia będzie powoli stawał się bardziej dostępny dla przeciętnego obywatela, jakby to inaczej ująć, dla wszystkich, bo niestety, cały ten wellness w świecie zachodnim powstał wśród osób na pewno z większą zasobnością portfela, wśród osób, które mogą pozwolić sobie na przeróżne zabiegi, wyjazdy i różne ekstrawagancje po to, żeby żyć zdrowo. Ale wydaje mi się, że też sam ten trend powrotu do korzeni i ta cała masa
praktyk i rozwiązań, które są de facto darmowe i które nie wymagają od nas robienia rzeczy, no właśnie, na które musimy specjalnie oszczędzać, czy też w które musimy inwestować, to nam w fajny sposób tak, powiedziałabym, że wprowadza pewną równość do tego świata wellness. Ten próg wejścia nie jest już tak duży i oczywiście super by było, gdyby pewne te rytuały czy praktyki były w jakiś sposób promowane, nie wiem, w szkołach czy przez naszych pracodawców, no ale to jest oczywiście bardzo takie wishful thinking. Natomiast jeśli chodzi o, słuchajcie, zadbanie o nasz sen, to w wielu przypadkach zależy od nas. Jeżeli nie możemy stworzyć sobie idealnej sypialni, możemy zawsze zainwestować w opaskę do spania i zadbać o to, by pójść spać o jakiejś sensownej, stałej porze. Możemy zakleić sobie usta, możemy się regenerować, możemy pójść raz na jakiś czas na saunę do jakiegoś ośrodka sportowego niedaleko nas. Możemy robić w domu treningi siłowe, tak samo możemy robić sobie mini workouty, medytacje, być w naturze, być offline. Możemy bazować naszą dietę o jak najzdrowsze produkty w oparciu o wiedzę medycyny chińskiej czy ajurwedy, bo ta wiedza jest szeroko dostępna. To my możemy zdecydować, że wstrzymujemy się od picia alkoholu i to my możemy sobie zaaranżować naszą przestrzeń tak, żeby koiła nasze zmysły i wpływała dobrze na nasze samopoczucie. Także wydaje mi się, że cała masa tych trendów, o których powiedziałam, jest dostępna dla nas. To jest bardzo pocieszające, bardzo inspirujące. Słuchajcie, ja czuję, że to było fajne 40 minut i mam nadzieję, że wnieśliście z tego jakieś inspiracje, że są tematy, które chcecie sobie jeszcze dalej zresearchować. Ja na pewno będę przez cały rok zbierała pomysły i mam nadzieję, że w tej serii trendów 2023 spotkamy się za rok i że będzie w niej po raz kolejny dział wellness. Może będą jeszcze jakieś nowe, słuchajcie. Na pewno zadam Wam na Instagramie Karolina Subańska pytanie o ten odcinek, więc mam do Was taką prośbę. Jeżeli któryś z tych tematów szczególnie Was zainteresował albo kilka z tych tematów, to na moim profilu będziecie mogli w komentarzu zostawić swoje prośby, swoje propozycje właśnie tematów, gości, po to byśmy mogli wspólnie sobie te różne wellnessowe zagadnienia zgłębić. Ja z ogromną przyjemnością pogadam o nich z ekspertami. Wam przybliżyłam takie małe zajawki i hasła. Bardzo dziękuję Health Labs Care za objęcie patronatu nad tym odcinkiem. Marka świetnie wpasowuje się w tegoroczne trendy, a wręcz je wyprzedza, ponieważ od lat tworzy produkty bogate w adaptogeny i grzyby funkcjonalne oraz oferuje możliwość dobrania spersonalizowanej suplementacji do naszych potrzeb. Jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Można mnie posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. W każdy pierwszy dzień miesiąca czeka na Was solówka z inspiracjami. Wrzucam też coraz bardziej regularnie bonusy środowe, jak ten dzisiejszy. I jestem aktywna od poniedziałku do piątku na Instagramie pod nazwą Karolina Subańska. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że słuchacie i mam nadzieję, że ten cykl trendów, również wellness, trafi do naszej corocznej, noworocznej podcastowej tradycji. Do usłyszenia. Cześć.